Siemanko, czas na kolejnego vloga. Tym razem 8K atak, zawody w Zielonej Górze. Jest piąteczek, 8 rano. Ja już na nogach, naładowany energią i glikogenem po prostu maksymalnie. I co? Pokażę wam te zawody w tym vlogu. Mam nadzieję, że również wam będzie się on podobał. I co? Zaczynamy od śniadanka. W stylu Wasylka, czyli na słodko, jeszcze dobicie mocniejsze glikogenem. Popatrzcie, co będzie jedzone. Bułeczki słodkie, do tego już robi się kawusia. I zaraz uciekamy na salę. O 12 godzinie pierwszy start. Ale wszystko to zobaczycie, bo jesteście cały czas ze mną. Thank you.
Okej, my już po pierwszym treningu było na czas. Co tam było? 50 kalorii na wiośle, 10 burpee box jump, 50 kalorii na salut bike'u i 100 podwójnych skoków na skakance. Timeka 6 minut, udało się zrobić 47 skoków na skakance. Udało się wygrać, ale o włos, jedno powtórzenie więcej od Mielonego. Także naprawdę było blisko, ale udało się. 2 godziny przerwy, lecimy drugi trening, który składa się z dwóch części. Pierwszej teraz wam nie powiem, bo nie pamiętam, więc powiem wam później, ale druga jest 4 minuty na ustalenie max repa w rwaniu. Dziwne, ostatnio na każdych zawodach robią rwania i męczą asalut bike. No. Parę słów do kamery. Witam. Jak się czujesz? Jesteś zmęczony, gdzie twój boj? Pomachaj mu. Żutek. No, jesteś zmęczona, to tak jak ja. Głodna. I? Co? I na końcu czwarty tor Piotrek Mielczanek, Kowalczyki. To jest ekipa, trzeba się przyglądać. Najwyższy poziom mocnego crossfitu. Trzymaj! Pierwszy na wniosku! 10, barna, syna!
Thank you.
Hypnotized by people like this. Use freedom. Power to
Bardzo czekam na ten wynik, na tej kolejnej.
chwilą, bo się rozwoją z tobą. Temu jeszcze mało. Słuchajcie, zawody się skończyły, ale jak widać Mateusz odczuwa jeszcze niedosyt. Jeszcze mu mało. Martyna, jesteś dumna? Parę słów do kamery. Czwarte miejsce. Proszę cię po pięknej partii, pięknym wejściu do finału, ale godzie. Drugie, czwarte miejsce, to było dosyć dobrze, nie? Katowice, kto by się spodziewał? Marek, godzie. Czwarte miejsce, 24 punkty. Brawa jeszcze raz. Trzecie miejsce z tego boksa, Michał Bajar! Drugie, trzecie miejsce, przepraszam, Michał Bajar. Pięknie. Rolę dostał, będzie się masował. Talerz dostał, będzie jadł. Drugie miejsce. Crossfit Krzyki. Piotrek Mielczany! Piękna walka, piękna walka. Szkoda, że to skacza. Ale ogólnie brawo. Drugie miejsce. Piotrek Mielczarek. Silny chłop, który wygrał tegoroczne zawody N99 w Warszawie. Plecak, ręka, dobra. Leży. No i co? I to wszystko. Dziękuję bardzo. I pierwsze miejsce Mateusz Wasilewski! Zielona Góra, 8-8. Najbardziej znany klasę. Wielkie brawa. Nie musiał nawet wychodzić do finału, bo i tak by wygrał. Mógł się na przykład położyć. Albo posiedzieć, popatrzeć. Ale nie, wystartował i wygrał jeszcze finał. Brawo, chłopaki! Brawo, 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 brawo! Pierwszy człowiek, któremu na klacie pękła koszulka typu Lajza, nie? Zrobimy sobie wspólne wyjście, oczywiście. To też? I to... Pierwsza moja słowa na Państwu stale. Chciałbym tylko bardzo serdecznie podziękować ludziom z tego klubu za to, że zaprosiliście mnie. Bardzo dziękuję osobom, która mnie kibicuje, która jest ze mną, która mnie wspiera. Słuchajcie, odczuwam to na swojej profilacji społecznościowej.
Dzięki wam, jestem tu, gdzie jestem i chciałbym tylko powiedzieć, że zwykły chłopak osiedla może spełnić marzenie, więc każdy z was również może spełnić swoje marzenia i tego wam życzę. Are you listening? Damn.